Witam serdecznie, z tej strony Marta. Tym razem chcę podzielić się z Wami moim nagraniem zrobienia szkatułki na drobiazgi. Szkatułka jest pomalowana białą farbą akrylową i zeszlifowana. Na początek użyłam czarnej farby akrylik, a następnie nałożę na nią farbę firmy Aladdine o nazwie Easy Diamond. To właśnie ta maksymalnie brokatowa farba zainspirowała mnie do zrobienia szkatułki. Po prostu musiałam ją przetestować. Zaczynam od zabezpieczenia taśmą oraz kartką góry szkatułki. Staram się nie pobrudzić góry czarną farbą. Zaczynam malować środek, boki, a następnie dół. Ta szkatułka to tak naprawdę herbaciarka, ale mi przyda się schowek na biżuterię i dlatego zmieni ona swoje zastosowanie. Warto przy malowaniu czarną farbą maksymalnie zabezpieczyć powierzchnię, na której malujemy. I uważać, aby nie pomalować rąk, bo wystarczy ułamek sekundy i nagle okazuje się, że nasze odciski palców są dosłownie wszędzie. Gdy farba przeschnie, ściągam taśmę oraz kartkę i zaczynam nakładać Easy Diamond. Jak widzicie, jest naprawdę naszprycowany brokatem. Gdy zaczęłam nakładać farbę miękkim pędzelkiem, zauważyłam, że lepszy byłby twardszy, ponieważ tą farbę powiedziałabym, że raczej się nakłada, tak jak na przykład maskę strukturalną. Kupiłam tą farbę jako czarną farbę, ale ja powiedziałabym, że jest to czarny brokat z takim przeźroczystym żelem. Od razu byłam zachwycona tym produktem. Świetnie kryje i szybko schnie. Jak dla mnie bomba. Uzyskałam dokładnie taki efekt, jakiego się spodziewałam. Teraz czas ozdobić górę. Zdecydowałam się na zrobienie dekupażu z papieru ryżowego. Niektóre elementy nalenia moczę wodą i rwę dookoła. Inne wycinam nożyczkami. Szczerze nie jestem specjalistką w dekupażu, ale uparłam się na czarną postać pani i musiałam ją tam umieścić. Do środka skrzynki przykleję wycięty kwiat z motylem, a żeby wszystko było spójne, na zewnątrz umieszczę wycięte motylki z papieru Lemoncraft. Przyłożyłam i wybrałam, które będą najlepiej pasowały. Papier przyklejam klejem do dekupażu firmy Renaissance.
W środku przyklejam kwiat z motylem. Właśnie zauważyłam, że fragment filmu mi się zdublował. Mam nadzieję, że nie będzie Wam to jakoś bardzo przeszkadzało w oglądaniu. Pomalowana skrzynka jest śnieżno-biała, a papier ryżowy ciemno-biały. Musiałam to zamaskować i użyłam białej farby akrylowej ze Stamperii oraz odrobinkę czarnej i żółtej. Nakładając za pomocą gąbki, staram się zamaskować różnicę w odcieniach. Gdy już większość zatypowałam, stwierdziłam, że jest jakoś pusto i dokleiłam jeszcze elementy z papieru. Całość zatypowałam. W trudniej dostępnych miejscach użyłam cienkiego pędzelka, aby domalować tło. Na motyle użyłam glossy akcent, żeby się fajnie szkliły. Na owalny drewniany element przykleiłam również papier ryżowy. Najpierw lekko topowałam białą farbą, a następnie czarną pocieniowałam krawędzie. Oj, przepraszam. Motyle przykleiłam klejem Magic. Jeszcze czegoś mi brakowało i uznałam, że odcisnę stemple i użyję unboxingu. Jak potem zauważycie, nie był to dobry pomysł. Bynajmniej z tym pierwszym kwiatem. I tak go zamaluję i wsadzę na jego miejsce listki. Tamten kawałek owalu przykleję, ale po jakimś czasie odkleję i przykleję odwrotnie, bo moim zdaniem wyglądał tak, jakby był przyklejony do góry nogami.
to jest właśnie ten moment, kiedy przyklejam ten element owalu. No i sami spójrzcie. Czy nie wygląda tak, jakby był do góry nogami? Na krawędzie użyłam czarnej farby akrylowej. Całość zabezpieczam lakierem. Ja używam aktualnie warnisza z Powertexu. Teraz właśnie przyklejam czarne listki. Zamaskowały mi miejsce po stemplu. I myślę, że tak jest o wiele lepiej. Szkatułka na drobiazgi gotowa. Będzie mi miło, jak zostawisz w komentarzu swoją opinię. Ja dziękuję za poświęcony czas, pozdrawiam serdecznie i zapraszam ponownie na mój kanał.